Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Oppenheimer Seneca. Dobry wieczór, szanowny panie redaktorze. Mam trzy pytania. Jakie ma pan zdanie o koledze redakcyjnym z najwyższego czasu, redaktorze Janie Pińskim? No, nie mam zdania, bo ja go bardzo mało znam. Pisujemy w tym samym dwutygodniku właściwie teraz, ale jak mówię, towarzysko go bardzo mało znam, więc nie mam zdania. Jako dziennikarz no to jest sprawny, bardzo ciekawie pisze, ma interesujące wiadomości, więc musi mieć jakiś honorable correspondent, gdzie ich ma, no to nie wiem, ale to jest zaleta w przypadku dziennikarza. Drugie pytanie. Dlaczego nikt z władz nie zajmie się antypolskim ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, nie ksenofobicznych? Ostatnio zgłosił zawiadomienie nawet na JKM. Jest wolność słowa gwarantowana konstytucyjnie, czy jej nie ma? Szokujące jest to, że ci z tego ośrodka są często powoływani na biegłych do sądów. No więc ja uważam, że nie ma co się zajmować, że władze nie powinny się zajmować tym ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich, natomiast nie powinny go finansować. A to, że on się utrzymuje z pisania donosów, no to niech pisze to każdemu wolno, nawet na Janusza Korwin-Mikke. I to właśnie gwarantuje konstytucyjna wolność słowa. Natomiast to, że władze państwowe, zwłaszcza wymiar sprawiedliwości, powołuje tych ludzi na biegłych sądowych, to jest oczywiście skandal. I tyle, tym bardziej trzeba pamiętać, że ta organizacja została założona przez oszusta i złodzieja, który tam przed karą czmychnął do Norwegii i tam na azylu jest. W związku z tym a tutaj jakoś tak niemrawo się starają o jego ekstradycję. Także chociaż Norwegia nie, no co inna rzecz, że Norwegia nie należy, bo tak to by był w ramach europejskiego nakazu aresztowania wydany, a Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, w związku z tym on tam czmychnął, dlatego że Norwegia nie jest związana europejskim nakazem aresztowania. I następne pytanie. Jak może postąpić PiS, zdając sobie sprawę, że kwestia Ukraińców w Polsce i pomocy dalszej Ukrainie może zadecydować o wynikach wyborów? Pytam, bo PiS chyba w końcu zdał sobie sprawę z tego, że nawet ich elektorat ma już raczej negatywne nastawienie do braci i sióstr. Dziękuję z góry za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. No myślę, że nie. Myślę, że wyznawcy naczelnika państwa bezkrytycznie uwierzyli w tę fałszywą tezę, jakoby Ukraina broniła Polski. Ukraina Polski nie broni, Ukraina Polskę osłabia, bo doi ją bez miłosierdzia. Polska zresztą to na podstawie umowy, jaką polski rząd zawarł z rządem ukraińskim 2 grudnia 2016 roku, o czym tutaj w mediach głównego nurtu ani słowa. No i to PiS, myślę, że nawet gdyby PiS zdradził Polskę w sposób taki ostentacyjny, to wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego by powiedzieli, no nie, to on może i zdradził, ale to dla dobra Polski tak zrobił, bo on kocha Polskę i tak dalej. A w ogóle to nie było w całej ponad tysiącletniej historii Polski, nie było lepszego rządu od obecnego, w związku z tym myślę, że to nic tutaj tej pozytywnej opinii o naczelniku państwa i jego postępowaniu w przypadku wyznawców Jarosława Kaczyńskiego nic tu nie zmieni. Pan Marian Piotrowski. Panie Stanisławie, czy ktoś z tych narzekających oddał 13. emeryturę z powrotem państwu? Pozdrawiam.
No nie słyszałem o takim przypadku, ale właściwie dlaczego miałby oddawać państwu 13 emeryturę? Przecież te emerytury to tak naprawdę biorą się z naszych podatków, więc jak państwo, tutaj ten gang polityczny postanowił trochę z tej zrabowanej sumy oddać, no to dobrze, no to trzeba to zatrzymać. MRW. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam dwa pytania. Pierwsze, czy pan Wojciech Cejrowski powiedział, iż Stalin powołał Ukrainę i Białoruś po to, by mieć dodatkowe głosy w Organizacji Narodów Zjednoczonych? Co pan o tym sądzi? No, to prawda. To prawda. Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka i Białoruska Republika Sowiecka zostały przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych na żądanie Stalina właśnie jako odrębne państwa i w ten sposób Stalin dysponował w ONZ-cie trzema głosami już gotowymi. Drugie pytanie. Czechosłowacja. Dlaczego właściwie powstała i dlaczego się rozdzieliła? Życzę Bożego błogosławieństwa. No, Czechosłowacja powstała w następstwie traktatu wersalskiego. Trzeba było tutaj dokonać rozbioru, bo do Austro-Węgry się rozleciały, ale na podstawie traktatu w Trianon z 4 czerwca 1920 roku należało dokonać, przeprowadzić rozbiór Węgier. No i Czechosłowacja została utworzona z Czech i ze Słowacji, która była częścią Węgier. W związku z tym tak powstała Czechosłowacja. No, a kiedy w 1989 roku już Niemcy tutaj odzyskiwały swobodę ruchu w Europie, no to Niemcy nie życzyły sobie Czechosłowacji jako jednego państwa, tylko tak jak Hitler chciał, żeby były Czechy i Morawy, to był protektorat Czech i Moraw, no i Słowacja. No i tak zostało. Johnny Bravo. Panie Stanisławie, proszę mi opowiedzieć, jak to Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, bo z tego, co słyszałem, to nawet Niemiec tak nie zniewalał, jak oni wyzwalali. No, bo oni nie wyzwalali. Oni po prostu wyparli z terenu Polski żołnierzy niemieckich i zajęli ten teren i tyle. To na tym to, a jak ktoś tam myśli, że Armia Czerwona Polskę wyzwoliła, no to powinien wrócić do szkoły i w ogóle trochę się zastanowić nad sobą. W Ciuciu Babkę gram. Jaka jest prawda o niedokończonej budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu? Czy hamulcowym były protesty miejscowej ludności, zabrakło pieniędzy, sprzeciw innych państw? Może nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że tutaj wpływy innych państw prawdopodobnie, to nie tylko sprzeciw, tylko jak Niemcy postanowiły odchodzić od energii jądrowej jako źródła, że tak powiem, mocy energetycznej państwa, no to Polska, która była pod kuratelą niemiecką wtedy, chyba nie mogła inaczej postąpić. Tak to sobie tłumaczę, ale nie wiem, co naprawdę tam się stało. Specjalnie się nigdy tym nie interesowałem. I tą uwagą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.